Wow, Halloween event w Pet Simulator X! Preston w końcu coś dodał nowego! Ile to czasu minęło? Oczywiście ja spóźniony, no bo widzowie, nie śledzę tego na bieżąco, co się dzieje w Pet Simulator X, skoro nie ma update'u od ponad 10 lat. No tak, w przybliżeniu 10 lat. Sprawdźmy, co jest. Halloween event. Jakieś exclusive jajco, candy currency, okej, czyli dostajemy cukierkową walutę. Halloween pets, petowe, halloweenowe pety, nice! Dobra, sprawdzimy to wszystko, przekonamy się sami. Sprawdźmy na samym początku, widzowie, czy nadal znajdujemy się na topce, ponieważ ostatnio, kiedy zostawiałem Pet Simulatora, byłem na topce i patrz na to! Moim team! 77 miejsce na top 100 całego świata, więc cały czas jestem na topce. Podoba mi się to. Nie wbijałem do tej gry od bardzo dawna. Żeby cokolwiek zrobić w ogóle teraz w tej grze, będę musiał bardzo dużą ilość tych petów odłożyć do swojego ekwipunku, bo niestety nic nie będę mógł tutaj inaczej robić. Przejdźmy do świata hardcore w ogóle na samym początku, bo świat hardcore ma swój Halloween event. Tak, są dwa Halloween eventy chyba z tego, co się orientowałem. Halloweenowy, hardkorowy i zwykły. My oczywiście idziemy do tego kozackiego. No i welcome! Witam wszystkich z powrotem. Tutaj skończyłem ostatnio moją grę. Sprawdźmy na samym początku w ogóle sklep, co zostało dodane. O, hejo! Robuxy! Można wydawać Robuxy! Let's go! O to mi chodzi. Co mamy? Jajco. Czy to jest Huge Cat? Widzowie, nie. Czy to jest naprawdę Huge Cat? Czekaj, kupuję to. Kupuję to. Ja chcę to sprawdzić. Czy widzowie, oglądajcie cały odcinek, bo kto wie, czy nie kupię tego 5 razy więcej. Dobra, kupiłem to. 10! A to oznacza, no patrzcie, 10 razy 1% szans. Czyli mam 10% szans na Huge Cata. To jest zwykły Huge Cat. Dobra, koniecznie będziemy musieli otwierać te pety. Co to ma być? To jest przekozackie. Chodźmy sobie jednak na samym początku do halloweenowego eventu. Właśnie, on powinien być tutaj na początku. Dobrze, jesteśmy. I w końcu Halloween event. Przechodzimy do trybu hardcore Halloween event. Jazda! Okej, widzowie, na wstępie napiszcie mi w ogóle, czy gracie nadal w Pet Simulator X. Odblokowałem osiągnięcie. Wow, okej, wiem jedno, widzowie. Wiem jedno, że ten Halloween event podobno się powtarza. Patrz, otwórz 10 razy Pumpkin Eggs i dostaniemy wtedy 250 tej waluty nowej. Nice, my jeszcze jej nie mamy. Okej, tutaj są nowe peciki. I słuchajcie, te peciki podobno się powtarzają. Są dokładnie takie same jak rok temu. Ale wiecie, co dla mnie jest spoko? Dla mnie jest spoko to, że rok temu nie przechodziłem Halloween eventu, więc dla mnie to jest nowe. Haha, więc fajnie było rok temu nie grać w Pet Simulator X. Spójrzcie, tutaj możecie trafić na Huge Peta, Huge Pumpkin Cata, chyba to jest Huge Pumpkin Cat. A tutaj mamy jakiś Huge, ojejku, nowy Huge, ładnie. Dobrze, a sprawdźmy co, natomiast jest tu. W ogóle ten Huge Pumpkin Cat był jednym chyba z najdroższych Huge Catów. Tutaj mamy Spooky Upgrades. I tego, widzowie, nie mamy. Tego nie mamy i to bardzo chciałbym zrobić, ponieważ możemy mieć więcej miejsca w ekwipunku. Mitykalne pet dostawać, mityczne. I jakieś legendarne pety jeszcze szanse. Będziemy mieć większe szanse na dropienie tych rzeczy. Ja wcześniej tego nie miałem, więc byłem lamusem. Dobra, włożyłem 200 naszych petów, Huge Petów, bo nie mieliśmy miejsca w ekwipunku, do skrzyni. I sprawdźmy, czy nadal jesteśmy w topce po włożeniu tylu petów do skrzyni. Nadal jesteśmy w topce, chociaż nie, bo tutaj pokazuje 29 ku. Czyli nie, zaraz spadniemy z topki już. Tak, już nas nie ma, widzowie. Wystarczyło, że włożyliśmy je do banku. Czajcie te nasze peciki. Dobrze, załóżmy sobie nasze najmocniejsze pety, jakie tylko mamy. Wypłaćmy sobie również resztę petów, która tutaj jest. I okej, mamy cały team naszych pecików. Teraz wiemy jedno. Jak zdobyć rainbow, te coinsy. Te coinsy wystarczy zdobyć w taki sposób. Ja sobie włączę tylko tutaj buścika. Buścik do triple damage oraz triple coins, dziękuję. I teraz patrz na to, pyk! I w ten sposób zdobywamy candies. Candies, czyli te właśnie cukiereczki, które możemy sobie wykorzystywać w świecie halloweenowym. Mamy już 200 tysięcy tego, więc całkiem sporo. W ogóle, no nie odblokowaliśmy całego tego świata na przykład tutaj, jak widzicie. Troszeczkę lipa, ale powiem wam tak, widzowie, nie chciało już mi się, widzowie. Jak zobaczyłem, że cały świat się powtórzył, to mi się odechciało grać w Pet Simulator X. Jest nowy update, więc znowu mi się zachciało. I patrz, dobiliśmy milion końców. A teraz, widzowie, otworzymy sobie te jajca, które mamy. Halloween gift, tylko zwiększmy sobie szczęście. Nie wiem, czy to cokolwiek dalej daje, ale już sobie zwiększmy. Uwaga, otwórzmy od razu 3 z bomby. Dawaj Huge Peta, dawaj Huge Peta. No, to nie jest Huge Pet, to jest jakiś scary cat. Mnie nie przestraszył na przykład. Dobra, otwórzmy kolejne 3. Mamy naprawdę dużą szansę na Huge Peta, Huge Cata. Nie,
Niestety nie tym razem. Dopóki nie otworzę huge cata, widzowie, to ja nie odpuszczę, będę je dalej otwierał. Ja chcę huge cata, to jest chyba huge cat. Jeżeli to jest huge cat, to to w ogóle huge cat wtedy straci wartość, co nie? A może to jest huge scary cat? I on tak naprawdę nie jest huge catem. Możliwe, możliwe. I wtedy będę otwierał na marne tak naprawdę, uwaga. No nie, scary corgi. To mnie nie obchodzi, widzowie. Ale weźmy sobie, kupmy dużo więcej tych skrzyneczek za 1200 robuxów, ponieważ dostajemy ich razy 10, więc one są mega potężne, mega mocne. Weźmy sobie tego, nie wiem, 100. Okej, okay, mamy 40, więc łącznie kupiliśmy ich już 50. Spójrzcie, ile ich tutaj jest. I co? Otwieramy kolejne. Dawaj, dawaj, coś mocnego. To nie jest coś mocnego, widzowie. To nie jest coś mocnego, okej? Okay? Dawaj, dawaj, coś mocnego. Dawaj, dawaj. Okej, okay, golden one. Edycja gold, podoba mi się. Nawet spoko. Dobra, kolejne 3. I teraz zobaczymy, coś czuję, że... No nie, czułem, ale wyczułam, widzowie. Wyczuwam, że za chwilę może być huge cut. Nie wiem dlaczego, mam takie przeczucie, ale coś czuję, że zaraz będzie. Uwaga, może to... Nie, no nie tutaj. Na pewno w końcu go zdobędziemy, nie ma nawet innej opcji. Tak to się musi po prostu wydarzyć. Zdobędziemy huge cata. Boom! No nie! No dobra, chociaż huge corgi, proszę, chociaż huge corgi. Bo tam widzę, że chyba huge corgi jest. Zobaczymy, no. No nie! Małe jakieś scary corgi. Przestraszone corgi po co mi? Ja nie chcę przestraszonego corgi. No ale okej, okay, mamy bardzo małą szansę na zdobycie tych petów, co nie? Bardzo małą szansę. Ej, no ale to się powtarza! Dostajemy... Nie, to nie fajne, to nie fajne, to nie fajne. Otwieramy kolejne 3. Przecież ja ich otworzyłem 50 prawie! I ani jeden huge cat? To jest dramat! Ja ich otworzyłem 50, muszę mieć nowego huge peta. Widzowie, nie odpuszczę, nie odpuszczę. No nie! Za każdym razem, jak już prawie się otworzyło, to mam wrażenie, że mi się udało. Dobra, pootwierajmy sobie może, widzowie, może trzeba przejść do Halloween Worldu. Tak, wydaje mi się, że to jest dobry sposób. Trzeba przejść do Halloween Worldu i tam właśnie pozbierać to wszystko. Więc chodźmy, mam uzbierane milion tych końców nowych. I czas po prostu wejść na Halloween Event. Dzień dobry! Dobrze, co my tutaj mamy? Otwórz 10 Pumpkin Eggs. Spoko, you can afford to buy. Okej, czyli mogę już wszystko kupić. Pumpkin Eggs, wiecie co? Otwórzmy sobie, zobaczymy co się wydarzy. Otwórzmy sobie 3. Uwaga. No i super, dostałem jakieś słabiaki, zawsze spoko. Otwórzmy ich sobie 10, żeby odblokować to pierwsze zadanko, widzowie, bo przecież musimy mieć to zadanko zrobione. I dostaniemy wtedy 250 tysięcy, uwaga. I już mamy. Zadanie zrobione, dziękuję. I teraz sprawdźmy. Wow, dostaję jakąś potkę. Collect 3 miliony candies. To akurat bez problemu, zrobimy to w chwilę. Zrobimy wszystkie te zadania. To jest, w sumie dla mnie to jest fajne, bo ja tych zadań wcześniej nie robiłem, więc teraz je zrobię. Więcej miejsca tutaj będziemy mogli sobie potem uzbierać. Podoba mi się to, więcej miejsca na huge pety, widzowie, więc będziemy jeszcze wyżej w topce. Dobrze, czas otworzyć teraz te tutaj jajca. I może w Halloween Worldzie będziemy mieć szczęście. No nie ma takiego szczęścia, nie ma takiego szczęścia, bo te wszystkie pety są takie same. No one są nic nie warte, ja ich nie chcę, mogę rozdać je widzom nawet, naprawdę, rozdam je widzom. Wow, Rainbow One, okej, okay. ej, spoko, spoko, Rainbow One, spoko. Dobra, widzę, że tutaj jest Dyzma. Dyzma, chcesz coś? Dyzma, ja ci dam, ty się o nic nie martw. Gdzie mamy te nowe peciki? Tutaj mamy scary katy, wow. Ale mocny pecik w sumie, co nie? Daje nam mocnego pecika. Dobra, ten ma fajne w miarę enchant, więc zamienimy go. Ready, daję ci 3 te peciki. O, widzicie, jest zadowolony? Jest zadowolony, no i to mi się podoba. Podoba mi się to! Dziękuję! Oj, nie przeszedł ten trade, nie wiem dlaczego. Dobra, to wyślę komuś innemu. Kubamodo, trzymaj to. Tak, za darmo ci to dam. Proszę, Kubamodo. Ale te trady długo się ładują. Nie wiem, coś się zbagowano chyba. Zacięło się chyba tradowanie, bo nic tutaj nie działa. Widzowie, Pet Simulator X wbijam po długiej przerwie, a on nie działa. To jest jakiś dramat. Pet Simulator X, ta gra umiera. I muszę wyjść z gry. Dobra, wróciłem do gry, ale to jest totalnie zrąbane, naprawdę. Otwieramy dalej w takim razie. Nie mogę rozdawać petów, bo mi Preston nie pozwala. Naprawdę, wydałem w tej grze tyle pieniędzy, a ona...
Okej! Ja po prostu muszę narzekać na grę i wtedy dostaję huge pety. Yes! Mamy! Mamy nowego huge peta. Gdzie on jest? Ojej, mam teraz tak dużo tych huge petów, że go nie znajdę. O, mam go! Fantasy końcy czwórka. Wow, jak on się prezentuje ładnie. Spójrzcie, Chloe. Taki nietoperz jakby. Ej, okej, on wygląda, musicie przyznać, że on wygląda tutaj na miniaturce jak zwykły huge cut, co nie? Nieprzerobiony. Ja byłem przekonany, że to jest zwykły huge cut, a to jest jakiś nietoperz cut. No nie, serio, dobra, już myślałem, że będę miał huge cuta. Czajcie, że nie mam huge cuta. Chce się ktoś wymienić huge cutem? Dam moje wszystkie pety. Żartuję. Dobra, widzowie, zostało nam jeszcze 4 jajca nam zostały, plus jeszcze planujemy otworzyć drugie 50. No nieźle, nieźle, ale to już widzowie, ja już jestem spełniony, bo dostałem huge peta. Teraz tego drugiego może byśmy dostali, to byłoby też fajnie. I ozda! No niestety, nie tym razem, ale tak czy siak, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Bo dostaliśmy na 50 jajec jednego huge scary cata. Więc może teraz otwórzmy sobie coś innego. Patrzcie, mamy tutaj exclusive elemental egg. I to coś kosztuje bardzo dużo robuxów. I dostajemy tylko jedną sztukę za 800 robuxów. Więc kupujemy 3 sztuki, bo kto mi zabroni, widzowie? Nikt mi nie zabroni, kupujemy za 3 sztuki, elo. Yo, jak to wygląda? Exclusive Egg 3, wow. A my mamy Exclusive Egg 1, więc OG jesteśmy tej gry. Dobrze, otwieramy 3 naraz z bomby, nawet się nie zastanawiam. Yo! Co to jest? Lightning Bat? Batem to ja cię zdzielę zaraz, Preston. Żartuję, żartuję. Po co ja w ogóle wydaję pieniądze w tej grze? Ja nie rozumiem, ta gra podobno się w ogóle nie rozwija, nie? W sensie, okej, dla mnie ten update jest nowy, bo nie przechodziłem rok temu Halloween update. Ale dla osób, które na przykład w zeszłym roku przechodziły Halloween update, to one nie mają nic co robić tutaj. Naprawdę, ja im współczuję, ja im naprawdę współczuję. Dobrze, ale co tam? Otworzę kolejne jajca. Kolejne 3 i... No nie, no jakiś Sub-Zero. Nie no, Sub-Zero. Widzowie, nie zostawiaj suba zero, zostaw sub razy milion, widzowie, zostaw tego suba, kliknij suba, mordeczko. Dobrze, otwórzmy to jajco, może to jajco da nam szczęście, uwaga. O, a czekaj, 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 czy ja mam automatyczne usuwanie? Nie, dobrze, na szczęście, dobrze, otwieramy to jajco. Uwaga, uwaga. No co to jest, werewolf, co to, 14% szans. Po co mi to, po co mi to, ile to właściwie daje mocy, pokaż. 860 milionów, okej, no to niezła zabawka. Ja mam poważne rzeczy tutaj na głowie, a nie jakieś takie malutkie rzeczy, zabawki, co to ma być. Słuchajcie, jestem głodny kolejnych huge cutów, tak, bardzo głodny, ale na początku, żeby otworzyć kolejne 50 tych dyni, bo te dynie są fajne, mi się fajnie otwiera te dynie, one naprawdę są satysfakcjonujące. I za 1200 robuxów dostajecie, słuchajcie widzowie, za 1200 robuxów dostajecie ich 10! 10 na 10! A za 800 robuxów dostajecie to jedno jajco. Jakby policzcie sobie, to się nie opłaca, tamto się nie opłaca. Dobrze, otwórzmy sobie teraz 3 miliony końców, chciałbym zebrać tych nowych, tak. Bo chciałbym zrobić zadanko halloweenowe. Jest to Halloween update, więc musimy zrobić zadania, które są Halloween, co nie? No właśnie, więc sobie tutaj otwórzmy, mamy już 700 tysięcy. Dobrze, udało mi się. Już mi wyskoczyła informacja, że udało mi się zrobić kolejny challenge. Głupie jest to, że mimo, że mam teleport kupiony, to muszę tam chodzić samemu, co nie? Bo tutaj nie da się tepnąć do Halloween update. No serio? Ja mam kupioną deskę, więc powinienem tepać się wszędzie. Preston, oszukałeś mnie, bo mogłem się tepać wszędzie, powiedziałeś, a się nie tepłem wszędzie. Więcej miejsca w ekwipunku sobie zrobić, to jest lepsze. Za 500 tysięcy kupuję to. Not enough Halloween candy? Jak to? Mam 2 miliony! Nie! Nie mów, że to mogę zrobić tylko kupując normalne candy, nie Halloween candy, nie te hakowane candy. Nie, naprawdę to jest tak zepsute? Czekajcie, muszę to sprawdzić. Idziemy do normal mode. Jesteśmy w normal world i teraz sobie otwórzmy tutaj kilka razy tą najmocniejszą skrzynię, którą patrzcie. Wow! Patrz, ile dało mi to candy! 2 miliardy candy mi to dało, widzieliście? Co się tutaj wydarzyło? Okej, to z taką ilością mogę spokojnie iść do halloweenowego eventu. Nie mów, że teraz będziemy mogli to kupić. Yo! A, wróci tutaj w hardkorowym modzie. Dobrze, 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 już rozumiem. I teraz sprawdźmy to. Uwaga.
Ej, serio, nie sądziłem, że to będzie tak proste. Patrz, mogę odblokować teraz to. Naprawdę? Ja myślałem, że będę miał z tym problem. A patrz, wystarczyło rozwalić jedną skrzynię. Mythical Pet Chance. Oczywiście, że to rozwijam. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Ja nie wierzę. Dobrze, more candy. Bierzemy sobie more candy. Będziemy mieć more candy. Nic nie muszę robić, dziękuję. More diamonds? Nie, tego nie potrzebuję, ale i tak sobie to rozwinę. Pyk, more diamonds! Jazda! Rozwinimy sobie jeszcze better re-enchants. O, to mi się bardzo przyda. Lepsze enchanty będę miał. Super. Legendary pet chance. Muszę to mieć, widzowie. I teraz będę robił ten unboxing. Unboxing. O, nie mam więcej. Spoko. Wystarczy, wiecie co zrobić? Wystarczy zrobić jedną rzecz tylko. Jedną rzecz. Macie tutaj coś takiego. Giga skrzynia. I... BOOM! I już zarobiłem sobie na to. I mogę sobie dalej teraz jeszcze otwierać. I patrz, mam 10 miliardów. 8, o właśnie, tak. 10 teraz, 12 miliardów. 13 miliardów. No nie, no stary, co to ma być? Co to ma być? Chwila wystarczyło. Mam już 20 miliardów tych końców. Ja myślałem, że ja się będę męczył. Beka, te pieno z ciebie. Dobra, wróciłem, dzień dobry. Chciałbym tutaj kupić coś, panie. Chciałbym coś kupić, już idziemy. Patrz to. Pa, kupuję, pyk, i jeszcze to. I już mam wszystko wymaksowane, no i łatwo, tak się właśnie to robi. Spójrzcie, i teraz, oh, nie wierzę, mogę cały czas otwierać te jajca i mieć szansę tym samym na wydropienie najlepszego peta. Tego, huge'a. Sprawdźmy, weźmy sobie turn on i otwieramy po 3. No nie, jakieś badziewne pety, jakby teraz wyskoczył mi huge cut. Ej, nie, serio, jakby wyskoczył mi huge cut. A chociaż nie, czekajcie, bo ja muszę sobie to odblokować. Widzowie, ja muszę do indeksu zdobyć te peciki, które tutaj są właśnie. Yo, mityczny! Ej, co to ma być? Podoba mi się to. Co to jest? O co tu chodzi? I kolejny legendarny. Wow, rainbow mityka dostałem. Nice, już troszeczkę tutaj to otwieram. Kolejny mityk z rzędu. Dobra, kolejny musi być huge cut. Huge pet raczej, huge pet, musi być huge pet. Trzeci z rzędu! Jakie szczęście! Dobra, dobra, teraz musi być huge pet. Dawaj, huge peta, huge peta, huge peta. O! Okej, dobra, skończyło się szczęście. 732 pety. Całkiem niezły wynik, widzowie. A teraz sobie otwórzmy jeszcze kilka tutaj jajec. O! Rainbow i golda dostałem, więc powinienem tutaj odnowić sobie nowe dać. 735 petów, jak widzicie, więc to mi się podoba. No i my inventory is full. Spójrzcie, nic nie mogę tutaj zrobić. Mogę co najwyżej usunąć te pety, których nie chcę. I spójrzcie, mamy 746 petów, więc tak, nie wiem, z 20 chyba petów mamy nowych. Podoba mi się to, podoba mi się bardzo. Dobiliśmy sobie pety, których wcześniej nie mieliśmy. A wiecie, co jeszcze sobie fajnie dobić? Przecież te pety muszą być zrobione również w wersji właśnie tak, Dark Matter. Tutaj mamy dwa do odebrania Dark Matter. I spójrzcie, właśnie, musimy zrobić tego ziomka. Konwertujemy, tak. I jak on nam się zrobi, to doda nam się do naszego indeksu również. I kolejnego ziomka robimy. Dziękuję bardzo. I kolejnego ziomka robimy. I tak po prostu wszystkie tutaj zrobimy. Patrz, te można przyspieszyć na przykład do 30 minut nawet, więc pyk! I 30 minut tylko. Dlatego właśnie zostawiłem sobie wersję rainbow tych wszystkich tutaj pecików. Nasza kolejka jest za duża, więc zwolnimy sobie jedno miejsce za 100 robuxów. A niech ci będzie, Preston! Dostaniesz ode mnie 100 robuxów! Nie ma za co. I sobie wrzucimy tutaj tego gostka. I... jak to full? A, bo muszę odebrać najpierw tego ziomka. Dobrze, i teraz powinno być kit. Uwaga! Mamy go! Niech się robi. Właśnie w ten sposób nabija się indeks. O to chodzi. Zróbmy sobie rainbow peta. Mamy 50% szans na to, że go trafimy. Jest! Trafiłem go! A akurat go potrzebowałem, żeby wiesz, żeby go trafić, żeby móc z niego zrobić potem dark matter. Dobra, widzowie, koniec tej zabawy. Kupujemy kolejne jajca. Tym razem znowu 50 jajec tych, w sumie to nie są jajca, to są dynie. 50 dyń kolejnych. Czyli łącznie w tym odcinku kupiliśmy 100 halloweenowych dyń. Z 50 dostaliśmy jednego huge peta. Zobaczymy, ile dostaniemy huge petów z tych drugich 50. I mamy to, 50 kolejnych sztuk. Sprawdźmy sobie, czy nasze szczęście działa. Wydaje mi się, że powinno działać. A, nie działa, widzicie? Dobrze, że sprawdziłem. Chociaż pewnie to nic nie daje. Lecimy! Pierwsze 3! Okej, już na wstępie się zaczyna dobrze, bo mamy nie Rainbow One, tylko Golden. Golden Edition. To jest to. I kolejny raz.
Okej, cały czas mam przeczucie, że wyskoczy mi ten huge pet. Muszę, wiecie co? To, muszę zrobić to, co ostatnio. Narzekam na grę, narzekam na grę, narzekam na grę. Ale słaba gra, ja nie mogę. No nie zadziałało, ale dalej narzekam na grę. Naprawdę, Preston, jak mogłeś zrobić taki update, w którym nie dodałeś nic nowego tak naprawdę? Jak mogłeś tak zrobić? Proszę, czemu tak zrobiłeś? Dobra, Preston, co? A może tym razem muszę go pochwalić? Dobra. Preston, super ci poszło. Ten update jest naprawdę bardzo fajny. Naprawdę dobrze ci wyszedł ten update. Myślę, że... O! Dzięki, Preston! Lecimy, widzicie? Widzicie? Raz trzeba go pochwalić, a raz trzeba powiedzieć, że słaby update. To po prostu zależy od chwili. Czekaj, huge scary corgi. Sprawdzamy go sobie, jak on wygląda. Wow! I mamy duo, patrzcie. Dwa nasze nowe huge pety. I to mi się podoba. O, od razu odbiorę sobie pyk prezencik, dziękuję. I mamy równe 750 petów, więc jeszcze 50 odkryjemy nowych i będziemy mieć plus jednego peta możliwie do equipnięcia. A to bardzo dobrze. Ale widzowie, to nie koniec. To nie koniec naszego otwierania. Patrzcie, jak dużo dyń nam zostało. Więc lecimy z kolejnymi, widzowie. Preston, tym razem nie wiem sam, co mam mówić. Dobra. Na początku hejtowałem go. Teraz go chwaliłem. Więc może znowu muszę zacząć go hejtować. Nie no, Preston, ten update to fatalny, fatalny. Naprawdę, w ogóle ci nie wyszedł. Nie da się w to grać. Nie, nie, wychodzi na to, że nie o to chodzi. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Nie da się wgrać w tą grę, no już pełno osób przestało w nią grać, już nie. Okej, dobra, może nadal trzeba go chwalić. Może jeszcze, wiesz, widzowie, może jeszcze nie nasycił się naszym chwaleniem. Wow, Preston, super update, naprawdę, wyszedł ci perfekcyjnie. Serio, serio, naprawdę wyszedł ci perfekcyjnie, dobrze, dostaliśmy golden wersję. Więc chyba o to mu chodzi, o to chodzi Prestonowi. Mamy go pochwalić teraz. Świetna, świetna gra, świetny update, cały czas o to chodzi. Kolejny golden, ty to działa. Widzowie, a może to za mało, może to za mało, może cieszy się Preston i dostajemy dzięki temu goldeny. Ale to za mało i może powinniśmy, nie wiem, może powinniśmy, dobra, ja wiem co powinniśmy zrobić, co zadowoli Prestona. Preston lubi pieniążki, więc... Okej, Preston, zrobię to tylko po to, żeby w przyszłych jajcach dyniowych dostać huge peta. Jeżeli mnie słyszysz, to słuchaj, robię to dla ciebie. Kupuję w tym momencie 3 jajca, te najdroższe, za 2400 robuxów, które się kompletnie nie opłacają. Tylko po to, żebyś był zadowolony, że wydałem pieniądze na twoją grę. Jakby to było jeszcze mało. I otwieram te wszystkie 3 jajca teraz. I uwaga, uwaga, uwaga. No, spodziewałem się tego, tak szczerze, widzowie. Ale ja nie zrobiłem tego, żeby wydropić huge peta z tych jajec. Ja zrobiłem to po to, żeby wydropić z tych, z dyń jajec, nie z tych poprzednich. I teraz, Preston, myślę, że jesteś zadowolony. Pokaż, na co ci stać. No, pokaż. No nie, no znowu golden. Czyli nadal to za mało. Nadal? Mam kupić więcej? Dobra, kupię więcej, spoko, sam tego chciałeś. Sam tego chciałeś, myślę, że teraz mnie zrozumiesz. Wydałem już za dużo na ten odcinek, nawet nie wiem, ile wydałem robuxów na ten odcinek, za dużo na pewno. I teraz, widzowie, nawet nie otworzę tych jajec, może ty nie chcesz, żebym je otwierał. Dobra, i sprawdźmy, jaka będzie teraz twoja reakcja, Preston. Rainbow wersja! Chłopiec zadowolony! Do tej pory były same golden wersje. Dobrze, dobrze, w takim razie jesteśmy już bardzo blisko do huge'a. Więc kupię jeszcze raz te jajca najdroższe, jeszcze raz. Okej, okej. Byliśmy już naprawdę bardzo blisko. Uwaga, i teraz powinno wyjść. No Preston, myślę, że zasłużyłem sobie. Zasłużyłem? 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 Teraz nawet nie ma... Nie ma ani golden wersji, ani rainbowowej. Dobra, wkurzyłeś mnie, Preston. Dobra, nie będę cię już chwalił, koniec chwalenia. Koniec chwalenia. Już do końca odcinka nie będę cię chwalił teraz w takim razie. Nie chcesz być chwalony? Nie, to nie, to nie, spoko, spoko. Ja sobie będę otwierał te jajca, ja sobie będę otwierał. I wiesz co? I będę cię hejtował. Będę cię hejtował dalej. No właśnie. Nie, tego nie chcę otwierać jajca, co ty? Nie będę tego otwierał. Lecimy, no, poka, co, na co cię stać? Na nic cię nie stać. I zostało ostatnie dyniowe jajco. O, a nie, ostatnie dwa. Dobra, czyli musimy pojedyncze je otworzyć. No niestety. I widzowie, nadeszła chwila ostatniego jajca. Ostatnie. Uwaga!
No dobra. Stało się. Preston mi więcej już nie chciał dać po prostu tych petów. Huge petów. Ale za to mamy dwa nowe, więc w sumie i tak mi się podoba. Na koniec odcinka postanowiłem, że znowu wypłacę sobie wszystkie huge pety do mojego ekwipunku. I teraz spójrzcie, mój cały ekwipunek jest zapełniony. Dosłownie do każdego miejsca jest wypełniony. I ma... Patrzcie, masę huge petów, jest ich tak dużo, że po prostu aż trudno mi się na to patrzy. Spójrzcie, jaki mamy wynik. 40,6Q, co plasuje nas na 72 miejscu na świecie. I ja na tym miejscu zostanę. Dopóki nie będzie jakiegoś update'u z silniejszymi petami, ja tutaj na tym miejscu zostaję. I wy zawsze będziecie mogli sobie spojrzeć, że o, jest jakiś Polak, rodak na topce 100 graczy w Pet Simulator X, więc jak będziecie wbijać do gry, to będziecie mnie tutaj widzieć i to mi się podoba. Ja cały czas te pety chcę mieć w swoim ekwipunku, zawsze będę je tak trzymał, więc żebyście mogli sobie to po prostu tutaj widzieć. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.